Po drodze wstępowali, ale nikt ich nie chciał przyjąć, bo się bali. Ten, na którego najbardziej liczyli, on byłby ich może i wziął, z tym, że kilka dni prędzej u jego sąsiada był pogrom, znaleźli Żydów i powiedzmy zabrali i Żydów, a tych to zostawili na podwórku od razu z gospodarza i wszystkim. No nie wiem, czy by pani się zdobyła. Jakby pani powiedzmy po sąsiedzku zobaczyła, co się stało, bo tam byli Żydzi. Zanim ich wpuścili, spytali się, a co wy tu robicie, skąd żeście to przyszli i tak dalej. No i wie pani, z tego, co jeśli to dobrze pamiętam, zaznaczam, to się najpierw namówili w domu, co teraz zrobimy? Zostawić ich tak? Przecież to są ludzie. I tak dalej. No przecież to grzech, bo oni byli bardzo religijni. Wujkowie i ciotka. No i wie pani, to ta wiara chyba ich też zdopingowała, że tak nie wolno. Że to jest przecież człowiek, to jest bliźni. No jakby tak nam ktoś i chcielibyśmy pomocy i by nas nikt nie chciał. Dobrze, niech się dzieje wola boska i takie tam, wie pani, wpuścimy ich. No i uradzili sobie, że teraz wpuszczą ich do tej dziury. Śnieg sypał, mróz, wiatr wiał, a ja klęczałam na tym podwórku, prawie że na środku tego podwórka i modliłam się. Przyszli żandarmi, oczywiście, jak szli, to mnie już serce w gardle stawało. A co się działo ze mną, to nie potrafię tego nawet powiedzieć. Nie potrafię, bo to nie jest do przekazania to, co ja czułam. Tego się nie da powiedzieć. Postali, coś tam porozmawiali między sobą trochę. To tak wyglądało, jakby się o coś sprzeczali, jakby nie wiem, tak wie pani, taka dyskusja była trochę jakaś taka ostra między nimi. Ale wie pani co? Odwrócili się, wzięli tego psa i poszli. Jak to wytłumaczyć? Nie wiem. Naprawdę nie wiem, bo to jest nie do pomyślenia. Przyszli żandarmi. Mieli rewizję przeprowadzić tak jak wszędzie. A to był jedyny dom na tym, powiedzmy, skrawku tam jakimś, gdzie nie przeprowadzili rewizji. Jeden, jedyny, proszę panią. Akurat tam by znaleźli.